lata uznawany za najlepszy, za taki informujący. I chyba tak powinno być, bo ta pierwsza książka właściwie objawia czytelnikom jakąś nową wrażliwość artystyczną, prawda? I to właśnie w tej pierwszej książce po raz pierwszy dochodzi do aktu kreacji pewnego świata poetyckiego. Autorzy się oczywiście zmieniają i to jest bardzo dobrze, że nie piszą ciągle tej samej książki. Natomiast bardzo często jest tak, że nawet autorzy, którzy dokonali w życiu wielu volt, są jakoś przywiązani do tego debiutu, do tego pierwszego aktu kreacji, ponieważ on jest właśnie taki formujący. Nawet jeśli się ogląda obrazy takiego Picassa, prawda, który przechodził najbardziej fantastyczne metamorfozy w swoim życiu, to ciągle jest pewna łatwość identyfikacji jego obrazów. I pewnie gdzieś na początku właśnie on wysłał taki sygnał w świat, który sprawił, że to wszystko dość łatwo nam się kojarzy z pewnym stylem picassowskim. Nawet jeśli odszedł od malarstwa przedstawiającego, dokonał rewolucji kubistycznej do spółki z brakiem i właściwie wywrócił wszystko do góry nogami, to nadal pozostaje jakiś taki znak wodny, który umożliwia identyfikację. Więc w tym sensie chyba nie ma co załamywać rąk, że pierwsza książka wydaje ci się bardzo mocna, czy nawet najmocniejsza. Choć oczywiście komplement to nie jest, zwłaszcza dla kogoś, kto napisał kilka następnych. A teraz o bohaterze, tak? Na przykład nie wierzę w moc dalekobieżnych pociągów, nocne szarże, dalekowzroczny brak celów. Takie frazy tam się bardzo często powtarzają, albo na przykład w wierszu przez wiele dni odpowiedź nie wystarcza, niczego nie znalazłem, jakieś poszukiwania, ale wydaje mi się, że to niczego nie znalazłem nie zamyka wcale. To nie jest brak odpowiedzi, to jest tylko po prostu pewnego rodzaju przesunięcie akcentów. Znaczy, cały czas mi się wydaje, że tam chodzi o jakąś tajemnicę, jakiejś konkretnej jednej osoby. Mm-hmm. Nie wiem, czy tak jest. Wydaje mi się, że wtedy, mając te 20 parę lat i będąc studentem filozofii, byłem osobą dość nieufną po prostu. I starałem się być w miarę uczciwy wobec mojego odczuwania świata i w tych wierszach również pojawia się postać takiego trochę zamkniętego w sobie, odizolowanego od świata i nieufnego wobec tego świata człowieka. Zresztą to była dosyć powszechna strategia w tamtych czasach. Wszystko się w Polsce zmieniało. Lektury, na których wychowywaliśmy się w szkołach, właściwie z dnia na dzień zostały uznane za trochę nieaktualne. I bardzo wielu poetów w tamtym czasie dokonało takiego gestu ucieczki z tego świata starych wartości, tak, prawda? I zapłacili za to ceną takiej troszkę izolacji. Ja myślę, że ta praca odbywa się troszkę inaczej. Najpierw jest twór artystyczny, który musi się, jak to powiada Bogdan Zadura, sprawdzać na wszystkich poziomach znaczeń, czyli rytmicznym i tak dalej. A potem robi się coś, żeby wywołać wrażenie prostoty i odzwierciedlanie rzeczywistości. Tak zawsze myślałem o tych wierszach i tak nad nimi pracowałem. Nigdy nie było na odwrót. Więc to wrażenie to jest coś, na czym mi bardzo zależało, ponieważ wcale nie uważam, żeby każdy poeta musiał dokonywać jakichś retorycznych fajerwerków i skupiać uwagę nieustannie na języku, prawda? To nie jest jedyny sposób na uprawianie poezji. A po drugie, moja słabość do świata zewnętrznego jest na tyle duża, że zawsze chciałem jakiś hołd oddać. Chciałem pisać wiersze jakby do spółki z tym światem, bo wydaje mi się, że to, co najlepsze, to właśnie z niego przychodzi, prawda? Jest kilka takich punktów odniesienia. Jest świat, jest język ten zastany i jest to, co my pragniemy wyrazić. Na styku się dzieją najciekawsze rzeczy. Czasami dominuje, u jednych poetów dominuje ten aspekt retoryczny języka, u innych jakaś gra z tradycją, u trzecich z kolei ten gest świata jest najbardziej widoczny. Więc ja chyba jestem po stronie tych trzecich, choć tamte aspekty są dla mnie bardzo ważne. To nie, to Karolu, może po prostu chybił trafił. Otworzymy coś i przeczytamy. To może na przykład ja tak strzelałem przed, nie wiem, 59? 59 powiadasz. Emancypacja. Nie, też nie.
Ulica Rybaki, to jest 54. Niedziela w złej dzielnicy. Jest ciepło i cicho. Włączony magnetofon. Słucham głosu Pawła, który nagrywaliśmy u niego przedwczoraj. Otwieram okno, by deszcz znikający w szybko puchnącej kałuży też słyszeć. Szare pranie moknie na dużym balkonie po przeciwnej stronie podwórza. Odwracam się chyba po to, by przeoczyć wejście. Dziewczynka i chłopiec, chichoczący głośno, w samych białych majtkach, szczupli i ruchliwi. On jej myje plecy. Patrzę na nich chwilę, w końcu muszę wyjść do kuchni, bo czajnik przysłoni świat gwizdem. Ale tylko odwrócić się zdążę przed błyskiem, który rozjaśni podwórze i sprowadzi grzmot. I grzmieć będzie, gdy idąc będę się domyślał, że nic tu nie da hardość sławetna, widoczna żywotność, że gdy wrócę, balkon będzie pusty. I rzeczywiście, gdy wrócę, balkon będzie pusty. Mówiłem o świecie, który jest dla mnie bardzo inspirujący. I mnie w tym świecie, tym on jest ciekawszy po prostu. W autobiografizmie to my właściwie traktujemy cały ten świat jako, jeśli nawet nie jako emanację naszych wyobrażeń, to coś, co jest właściwie brane pod uwagę tylko ze względu na nas. Podczas kiedy mnie się wydaje, że właśnie należy robić odwrotnie, czyli trzeba uciszać podmiot, nie pozwalać mu się panoszyć, pozwolić dojść do głosu temu, co jest na zewnątrz i co może wnieść jakąś nową jakość. Prawda? Ja bym ustawił taką poprzeczkę na przykład między tym twoim, który można byłoby zakwalifikować do jakiejś formy autobiografii. Nie traktować świata jako folwarku czy własnego ogródka, gdzie wszystko można przestawić, gdzie wszystko ma nam służyć i tak dalej, prawda? Nie oswajać go aż tak bardzo i nie znaczyć tak, jak niektóre zwierzęta znaczą swój teren łowiecki czy jakikolwiek inny. Natomiast autobiografizm oczywiście w tych pierwszych tomach jakiś był. Jeśli mówiliśmy na początku o tym, że dobrze jest, kiedy coś się w biografii artystycznej dzieje, to znaczy ja też chciałem od czasu do czasu coś w tych wierszach zmienić. Czasami wręcz prowokowałem te zmiany pisząc o nich w wierszach. I ten tekst, który przywołałeś, jest taką właśnie próbą sprowokowania siebie do zmiany optyki i do pisania inaczej. On się znajduje na końcu Symetrii. To już jest chyba wiersz pisany nie w Polsce, prawda? To był wiersz napisany rzeczywiście w Ameryce. Ja może go przeczytam, bo powinniśmy zachować równowagę między mową wiązaną a niewiązaną. Będzie chyba rozsądniej. Widzenia na prairie Midwestu. Część pierwsza. Partly Cloudy. Wysłałem książki do domu, a potem poszedłem do biblioteki i wypożyczyłem takie same, aby dokończyć je czytać. Przyzwoity limit, bogata biblioteka. Zaczynam się czuć jak Mickiewicz, ciągle w drodze, bez niepotrzebnych rzeczy w niewielkiej walizce, ale z dobrymi książkami. I ta świadomość, że będą ze mną krótko i może nie być okazji do powtórki, niebezpiecznie prawdziwa. E-mail sprawdzę w Des Moines. Przydałby się Mickiewiczowi. Wiedziałby na bieżąco, co czują jego dziewczyny. Widzę go, jak się przedziera o świcie do sklepu spożywczego w Łukowie, powiat Oborniki, raczej nieogolony, w surducie, w którym przeleżał noc na kanapie. Wielkopolska przyroda odbiera mu mowę, ale jakimś cudem pyta grzecznie ekspedientkę, czy może sprawdzić swój e-mail. Widzę go w Poznaniu, w cyberkafe na Palacza. Nie widzę go w Rzymie, Paryżu i Lozannie. W Berlinie tak, ale tylko wschodnim. Gdybyśmy się zamienili miejscami, mógłby zobaczyć mnie tutaj, albo przynajmniej zapytać o mnie Norwida. Teoretycznie, bo Norwid sam zadał mu pytanie, i teraz radykalnie chory i absolutnie opuszczony czeka na odpowiedź w New Yorku.